Nie cieszcie się jeszcze, nadejdą kolejni. Super. Tylko z której strony? O nie. O może. Co to jest za ważka? O! Jest jakiś boss? Z której strony on podleciał? O! Potrzebujemy tego systemu! O, masakra. Nie mogę na niego nacelować. O Jezu. To się przyda. Cel odporny. Dobra. O, odporny na spalenie. Niedobrze. O Boże. Dobra, wiem, pewnie powinnam stąd zwiewać. Odpalam strzał wstrząsowy! O nie, stąd to ja go nie zaatakuję. Nie. O Boże. A tak się nie uda. I koniec emocji. Ale on chyba został pokonany. O Boże. O, to było coś. Nie pozwólcie im odlecieć! No cóż, niestety. Nic nie poradzimy. Już po nich. Mają tam pół kolonii! Egana i Sama i Lilith! Zróbcie coś do diabła! Nie chciałam tego. Zrobiłam, co w mojej mocy. Uratowanie połowy to lepsze niż nic, Shepard. Shepard! Zaraz! Znam to nazwisko! Pewnie, że cię pamiętam. Jesteś jakąś tam wielką bohaterką przymierza. Jakoś tam. Komandor Shepard, kapitan Normandii, pierwsze ludzkie widmo, zbawicielka Cytadeli. No proszę. Delanie, stoi przed tobą prawdziwa legenda i duch. Straciliśmy tylu dobrych ludzi, ale tobie nic się nie stało. Standard, chrzanić to. Mam dość typków z przymierza. Myślałem, że nie żyjesz, pani komandor. Wszyscy myśleliśmy. No tak. Kopę lat, Kajdan. Co tam u ciebie? Tylko tyle masz do powiedzenia? Jadziesz się nagle po 2 latach i udajesz, że nic się nie stało? Poszedłbym za tobą w ogień, pani komandor. Myśl, że nie żyjesz. To było jak utrata kończyny. Dlaczego się ze mną nie skontaktowałaś? Nie dałaś znać, że żyjesz. No cóż... Nie było mnie przez 2 lata. Ty poszedłeś dalej ze swoim życiem i karierą. Po co rozdrapywać stare rany? Tak, poszedłem dalej. W każdym razie tak sądziłem. Ale teraz słyszę doniesienia o tobie i Cerberusie. Doniesienia? Wiedziałeś. Wywiad Przymierza uznał, że Cerberus może stać za znikającymi koloniami. Dostaliśmy cynk, że ta tutaj może być kolejnym celem. Anderson nic nie powiedział, ale krążyły plotki, że żyjesz, że współpracujesz z wrogiem. No nie do końca to jest wróg nasz. Nasze kolonie znikają. Przymierze je porzuciło. Cerberus to jedyna grupa, która chce w tej sprawie choćby kiwnąć palcem. Nie możesz w to wierzyć!
Oboje wiemy, jacy są ci z Cerberusa i do czego są zdolni. Chciałem wierzyć w plotki o tym, że żyjesz, ale czegoś takiego się nie spodziewałem. Porzuciłaś wszystkie nasze ideały. Ojej. Kajdanie, znasz mnie. Wiesz, że nie robiłabym tego bez dobrego powodu. Widziałeś to na własne oczy. Zbieracze atakują ludzkie kolonie, współpracują ze żniwiarzami. Chcę ci wierzyć, Shepard, ale nie ufam Cerberusowi. Mogą tobą manipulować, wykorzystując zagrożenie ze strony żniwiarzy. A jeśli to oni za tym stoją? Jeśli to oni współpracują ze zbieraczami? Typowe dla przymierza. Tak zawzięcie obserwujecie Cerberusa, że nie dostrzegacie prawdziwego zagrożenia. Pozwalasz, żeby twoje poglądy na ich historię przysłaniały ci fakty? Możliwe. A może to ty czujesz się dłużniczką Cerberusa, bo cię uratowali? Może to ty masz problemy z rozsądnym myśleniem? Zmieniłaś się. Ja wciąż wiem, komu jestem winny lojalność. Służę przymierzu i zawsze będę. Wracam na Cytadelę. Niech sami zdecydują, czy chcą uwierzyć w twoją historyjkę. Przydałby mi się w załodze ktoś taki jak ty, Kajdanie. Byłoby zupełnie jak dawniej. Nieprawda. Nigdy nie będę pracować dla Cerberusa. Żegnaj, Shepard. Uważaj na siebie. Nie lubi nas. Joker, przyślij po nas prom. Mam już serdecznie dość tej kolonii. To jest fajna broń. To mi się podoba. To jest ulepszenie biowzmacniacz. Dobra. Kredyty, platyna. Trochę szkoda, że Kaidan jest taki zawzięty. Shepard, dobrze się spisałaś na horyzoncie. Może zbieraczom przejdzie ochota na atakowanie kolejnych kolonii. To żadne zwycięstwo. Przeszkodziliśmy zbieraczom, ale i tak porwali połowę kolonii. Lepiej niż całą kolonię. To nasze największe osiągnięcie od czasu, kiedy zaczęły się porwania. Zbieracze będą teraz ostrożniejsi, ale myślę, że uda nam się inaczej ich zwabić. Kaidan mówi, że przymierze dowiedziało się o mnie i o Cerberusie. Maczałeś w tym palce? Mogło mi się wymknąć, że żyjesz i pracujesz dla Cerberusa. Naraziłeś życie mojego przyjaciela, mojej załogi i całej kolonii, żeby zwabić tam zbieraczy? Ryzyko było wkalkulowane. Podejrzewałem, że zbieracze szukają ciebie albo związanych z tobą ludzi. Teraz mam pewność. Mówiłem ci, że nie będę bezczynnie przyglądał się, jak żniwiarze i zbieracze rosną w siłę. Poza tym, w końcu napadliby na inną kolonię. Gdybyśmy nie mogli przewidzieć, na którą, porwaliby wszystkich. Nie możemy pozwolić, żeby porwali następnych. Właśnie z tego powodu chcę powstrzymać zbieraczy. Dlatego to robimy, Shepard. Kieruję wszystkie środki na znalezienie przejścia przez przekaźnik Omega-4. Musimy uderzyć w ich siedzibę. Twoja drużyna musi być silna i zdeterminowana. Nie będzie odwrotu. Ciebie to też dotyczy. Mogę przyjąć, że zakończyłaś wszystkie swoje dawne związki? No, nie zupełnie. Nie twój zakichany interes. Jeśli to może wpłynąć na misję, lepiej o nich zapomnij. Shepard, kiedy przedostaniecie się przez przekaźnik Omega-4 do siedziby zbieraczy, nie ma gwarancji, że wrócicie. Ty i twoja cała drużyna musicie całkowicie poświęcić się sprawie, by mieć nadzieję na przeżycie. No spoko, ale jeszcze teraz nie chcę tam lecieć. Biorę ich na siebie, a ty znajdź drogę do siedziby zbieraczy. Chcę tylko być pewny waszych szans. Wszyscy muszą być w najlepszej formie. Przesłałem ci akta kolejnych trzech osób. A. Kompletuj drużynę, a ja będę szukał przejścia przez przekaźnik. Czyli dostałam akta. Uważaj akta na siebie, Shepard. Zbieracze będą mieli cię na oku. Okej.
Czyli dostaliśmy akta kolejnych trzech osób, fajnie. O, Jacob. Chyba faktycznie to zrobimy. Skorzystamy z przekaźnika Omega-4 i pokażemy zbieraczom, co znaczy wojna. Nie mogę się doczekać walki. Ale trudno nie mieć wątpliwości po tym, co te dranie zrobiły na horyzoncie. Zbieracze są potężni, ale mamy dla nich parę niespodzianek. Jeśli ktoś może ich powstrzymać, to właśnie my. Nie mam zamiaru się z tobą kłócić, pani komandor. Na horyzoncie zrozumiałem, co robimy i z czym walczymy. Zadbamy o domknięcie paru drobnych kwestii. Inni też chyba chcą zakończyć pewne sprawy. Okej. Okej. Dobra. Luknijmy na ten dziennik. No, Tali. Wiedziałam. Tali będzie jakaś... Co? Egzekutorka Samar? Asari. Dobrze, fajnie. Tu mamy zabójcę. Tain. Biotyczny specjalista od szybkiego zabijania. To Drell. Aha. To jest ten gościu z okładki Mass Effecta, zdaje się. Tak mi się wydaje. Miranda... Au, no. Miranda, córka marnotrawna. Ma osobistą sprawę, którą chce omówić. Świetnie. Jacob ma sprawę osobistą. Jej, ale nam się narobiło tych zadań teraz. Dziedzictwo Okira. No, ja bym chciała tego aktywować. Ojej. Czekajcie, no. Którą mamy godzinę w ogóle? Okej. Mamy kupę roboty. Trzeba się teraz zastanowić. No momento. A tak, chciałam uruchomić tego Kroganina. Tylko gdzie on jest? Co tu mamy? Nic dla mnie. O, to mocy biotycznych bym chciała rozwinąć. No i ten moduł urazowy teraz by się przydał. No, coś kiepsko mam z tym zdrowiem. No dobra, rozwin. Niech będzie. Ponowny trening z mocy? Aha. To nie chcemy tego. Dobra. To tak, szukamy Kroganina. Aha, tu jest ten gościu. Shepard, ze zbiornika zdobytego na Korlusie docierają oznaki